Robię unboxing rzeczy, która do mnie przyszła. A jest to siekierka XS od Fiskarsa z zabezpieczenia. Taka. O, strach diabli. Cias. Obuchem. Fajnie wyważona. Przetestuję tą siekierkę na tym kroku.
zaśnięty krzak, posadzoną trawę. Może 3 godziny tutaj robiłem z przerwami. Siekierka super się sprawdziła. Waży może 1,5 kg. Jak jechałem po korzeniach, to trochę widzę, że ją tutaj trafiłem w kamienie. Ale mam taki test dla niej. Normalnie nożem takim do tapet. Ołówek się ostrzy, tak. A ona po robocie jeszcze byłaby w stanie naostrzyć ten ołówek. To nie jest nóż, to jest siekiera. Jak myślę, że za 100 zł, może 130 zł, nie wiem, jak kupowałem to w euro, płaciłem. Chyba 36 euro. Model XS, nie ta najmniejsza, tylko ciutkę większa. Bardzo fajnie, lekka, wyważona. Może ten sztyl jest plastikowy, ale to jest powiedzmy plus, bo ona jest przez to lżejsza. Widziałem takie z drewnianym sztylem i o wiele droższe. Super wyglądają, ale czy to o to chodzi? Tutaj mamy może kilogram, nie pamiętam dokładnie z tych opcji. Ile ona ważyła, jakiś parametrów. Ale super, ostra jak diabli. Widać było na filmie, że gałązki w powietrzu ciąłem. I nie było jakichś problemów. Również grubsze gałęzie po paru uderzeniach się poddawały. Taka mała siekierka robi taką robotę. To jest fajne, bo trzymanie jest naprawdę opór mocne. Nie wypadnie, nie ma szans, żeby wypadła, nawet na luźnej ręce można pracować. Do tego dołączony jest taki futerał. Ona trafia właśnie do niego. Proszę, można sobie przypiąć wszędzie, gdzie się da. Do pasa również, tu jest miejsce na pas. I cisnąć do lasu, czy nie wiem, na survival, gdzie kto lubi. Dzięki za oglądanie, nara.